Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam wam o różnych, przeróżnych książkach i dzisiaj przychodzę z książką, która jakiś czas czekała na swoją kolej, żebym ją przeczytała, ale w końcu nadszedł ten moment. I jak pokazałam wam ją gdzieś tam na szybko, na relacji, na story na Instagramie, to było wiele pytań. Jak? I jak po przeczytaniu, i jak w trakcie czytania, i szybko pośpiesz się z tą recenzją, poczekamy. Więc cieszę się, że trafiłam w takie pole zainteresowania i mam nadzieję, że ta recenzja, ten film zachęci was do sięgnięcia po ten tytuł, bo tak chciałabym, żeby tak się w przypadku tej książki stało. Więc zaczynamy. Dziś pogadam do was trochę, poopowiadam wam o książce pod tytułem Inkub, czyli tej, która stoi za mną, napisanej przez pana Artura Urbanowicza. I ja już jedną z książek pana Artura tutaj wam recenzowałam, opowiadałam wam o niej. Była również na Instagramie. Oczywiście link podam do tego filmu w opisie. Był to Deman. A tym razem padło na Inkuba. Tak się prezentuje okładka. Swoją drogą jest bardzo fajnie zrobiona. Jest to książka z serii Grubasków, ponieważ miała ona ponad 700 stron. Ale moi drodzy, co ta książka zrobiła z moją głową, to powiem wam, że nadal mam wrażenie, że układanie tej historii w taką spójną całość to w ogóle podziurawiło mój tok myślenia. I właściwie po tym, jak już podziurawiło, to na sam koniec dobitnie jeszcze podkreśliło uszczerbek tak w moim logicznym myśleniu, ponieważ no, okazuje się, że i tak zostałam wyprowadzona całkowicie w pole. Niczego nie żałuję. Ani jednej strony, którą przeczytałam, ani jednej linijki, ani jednej minuty poświęconej na czytanie tej książki. Niczego kompletnie się nie żałuję i obawiam się, że Inkub właśnie zmiótł wszystkie inne książki z tej powierzchni półki, którą nazywałam najlepszymi książkami, jakie przeczytałam i jakie przeczytam. I właśnie zyskał miano najlepszej książki w mojej przygodzie literackiej i oficjalnie tutaj w tym nagraniu przyznaję się, i składam obietnicę, że tego zdania nie zmienię. Jestem tego świadoma, co mówię. Nikt mnie nie przekupił. Inkub skradł moje serducho. Mój apetyt książkowy na niebywałe historie. I powiem wam, że mimo, że to jest ponad 700 stron, to jest to ponad 700 stron ciągłej akcji, trzymającej w napięciu. I także mnie przeczytanie tej książki zajęło tak naprawdę kilka godzin. W kilka godzin pochłonęłam te 700 stron od tak. I ja już po samym opisie tym tutaj z tyłu na okładce, jak kupowałam tą książkę, wiedziałam, że no to będzie taki strzał w dziesiątkę. Książka idealna dla mnie, ale nie sądziłam, że przejdzie to moje najśmielsze oczekiwania. Ale zacznijmy od początku. A jaki ten początek był? Tego dowiadujemy się tak naprawdę w ciągu całej historii, w ciągu czytania całej książki, ponieważ historia, akcja rozgrywa się tak naprawdę na dwóch przestrzeniach czasowych. Mamy czas przeszły, przeszłość, gdzieś tam dawno, i czas teraz obecnie tu, gdzie odnajduje się nasz główny bohater. Ale o czym tak naprawdę jest Inkub? Jakbym miała to określić jednym zdaniem, to bym określiła tak. O tym wszystkim, co ja uwielbiam. No ale to wam zbyt wiele nie da do myślenia. Natomiast mamy tu tak naprawdę w wielkim skrócie pracę policjantów, zagadkę kryminalną,
zabitą dechami wiochę. Zjawiska wręcz nadnaturalne. Magię. Tą wiochę taką owianą dziwnymi opowieściami, jakimiś takimi okrytą taką dziwną aurą. Mamy czary. Czarownice oczywiście. I powiem wam, że sceny rodem z klasyków gatunku horroru. I to wszystko dodatkowo przyprawione jakże specyficznym i fantastycznym poczuciem humoru samego autora. Wrzucił to nam szczyptę tego swojego niepowtarzalnego poczucia humoru i mnie to również bardzo urzekło. Wystarczająco zaciekawieni? No jeśli nie, to ja was jeszcze trochę wciągnę w tę historię, bo no nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Natomiast nie powiem wam wszystkiego. To nie będzie jakiś spoiler. Przynajmniej mam nadzieję, że tak nie wyjdzie. I nie będzie to też jakieś streszczenie. Bo nawet jakbym chciała wam powiedzieć wszystko, to nie jestem w stanie. Mimo, że przeczytałam całą książkę, nie jestem w stanie wam powiedzieć wszystkiego. A to dlatego, że już jak sobie będziecie kończyć czytać książkę, to przyjdzie taki moment, gdzie pan Artur, autor, olśni was, że coś jest nie tak. Zwrócił wam uwagę na szczegóły, które podczas czytania książki nam umknęły. Wam umknęły, mi umknęły. Zwrócił uwagę na to, że są jakieś elementy, które jak teraz się zastanowicie, bo przy czytaniu książki nie do końca są jasne. Że gdzieś po drodze zgubiliście parę szczegółów i będziecie sobie tak właśnie patrzeć w książce na tą linijkę tekstu, patrzeć z niedowierzaniem, zdziwieni na linijkę tekstu, która brzmi: przeczytaj książkę jeszcze raz. I co w tym momencie robi taki twardy zawodnik jak ja, którego książkę urzekła? No zapewne podejmie się przeczytania książki jeszcze raz. Z lupą, z mapą, z listą poszczególnych szczegółów i tego, co znalazłam w rozdziale, żeby odpowiedzieć na te pytania, które na końcu pan Artur postawił, żeby znaleźć odpowiedzi na te szczegóły, które gdzieś uciekły. Pewnie teraz chcecie wiedzieć, tak, na czemu ta historia robi taki bałagan w głowie, czemu gdzieś po drodze czytania uciekają nam jakieś elementy. I od razu wam mówię, nie dlatego, że jest tego za dużo, że jest za bardzo skomplikowane, tylko jest napisane w nieoczywisty sposób, w specyficzny sposób, żeby zmylić nas, stworzyć dodatkowe zagadki, naprowadzić nas na pewne rzeczy, a pewne gdzieś tak puścić, żebyśmy sobie je ominęli i właśnie potem byli bardzo zaskoczeni i zdziwieni i jest to moim zdaniem bardzo fajne. Jak już czytamy Inkuba, jak już tutaj chcecie słuchać tego filmu, żeby dowiedzieć się, o czym ta książka jest i czemu mnie tak urzekła, to zacznijmy od tego, że dwóch policjantów, dwóch najlepszych kumpli, najlepszych przyjaciół, po pewnym bardzo udanym urodzinowym wieczorze dostaje propozycję od swojego przełożonego, od komendanta, propozycję nie do odrzucenia. Albo podejmą się pomocy lokalnym policjantom na tej wcześniej wspomnianej zabitej dechami wiosce, gdzie nawet ptaki zawracają, albo mogą się już pożegnać z mianem nazywania się policjantami. A jak wiadomo, lepszych dwóch policjantów niż po prostu dwóch kumpli bez pracy. Więc ruszamy razem z nimi do wioski. W początkowej części tej ich pracy w terenie no tak próbują zachować zdrowy rozsądek i nie dać się ponieść emocjom, ani pochłonąć przez tą taką dziwną, tajemniczą aurę. No ale jak to zrobić, gdy wszystkie znaki na ziemi i na niebie wyraźnie mówią o tym, że coś jest nie tak, coś ewidentnie nie gra. Miejsce, jak i mieszkańcy są dziwni, tajemniczy,
coś tu jest nie tak, jakby się wydawało, że powinno być. I coś tu jest takiego demonicznego, mistycznego, z czym zwykły, szary człowiek raczej będzie miał problem i trudność, żeby sobie poradzić. I ten problem niestety sięga czasów przeszłych, przeszłości, gdzieś tam dawno temu to wszystko się zaczęło i nasz główny bohater, uwierzcie, musi bardzo się natrudzić, żeby czegokolwiek się dowiedzieć i przede wszystkim cokolwiek z tego wszystkiego zrozumieć. Jakie wręcz paranormalne zjawiska spotkają policjanta, z jakim niebezpieczeństwem będzie się mierzył i czy ta cała ponura aura i wszechobecne zło pozwolą mu rozwiązać tę tajemniczą sprawę, pozwolą mu przeżyć i dojść do tego, o co tu właściwie chodzi. Tego to już się dowiecie, poznając Inkuba, czytając Inkuba. Tak jak mówiłam, ja nie zdradzę wam wszystkiego. Dodam jeszcze tylko, że gratką jest ta książka dla tych osób, takich na przykład jak ja, które lubią takie motywy, między innymi jak, no wiadomo, praca policji, odludne miejsce, czy jakaś taka wioska ze wszystkich stron zarośnięta lasami, polami, łąkami, czarownice, magie, inkwizycje i te właśnie zawiłe historie mrożące krew w żyłach, jak i demony i takie wiejskie legendy. Jeśli lubicie coś takiego, jeśli chcecie przeczytać książkę, która cały czas będzie was trzymała w napięciu, to zapewniam was, że Inkub jest dla was taką wyśmienitą gratką. I podziwiam, i o tym na pewno teraz powiem, że naprawdę podziwiam trud włożony przez pana Artura w przygotowanie się, jeśli chodzi o informacje, jeśli chodzi o wiedzę, przygotowanie tego wszystkiego, by wykorzystać to w książce. I no wiadomo, tyczy się to między innymi pracy policji, tak? Jakichś takich danych geograficznych, geologicznych, takiej wiedzy, no już częściowo naukowej, ale i też, i przede wszystkim, na co najbardziej chyba zwróciłam uwagę, no bo to jest takie moje, taki mój temat, to wiedzy na temat wiedzy o magii, polowaniu na czarownicę, tych wszystkich prześladowaniach, całej tej inkwizycji, tak? I jestem po prostu tymi fragmentami, tymi wątkami w tej książce urzeczona i pewnie się domyślacie, że nie zostaje mi nic innego, jak ocenić tę książkę na 10 na 10. A nawet dałabym 100 na 10 i więcej. Zostaje ze mną w mojej biblioteczce. Jest tą najlepszą pozycją, jaką przeczytałam. Będę o niej teraz gadać wszędzie w kółko i każdemu ją polecać. I jeśli będę się miała wypowiedzieć, podaj mi tytuł, który, to ja będę podawać właśnie Inkuba. I dziękuję, panie Arturze, za to, że napisał pan tą historię. I nic więcej od siebie nie mam do dodania. Ja będę się nadal się będę zachwycała Inkubem. Będę sobie do tej historii wracała, żeby sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które były na końcu książki zadane przez pana Artura, to chyba przeczytam ją jeszcze dużo razy. I zachęcam was, by sięgnąć po Inkuba. Link do książki postaram się wam podrzucić w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia podczas kolejnych filmów.